Tajemniczy user znowu wkradł się na serwer Anarchii? Na live Petera, podczas gdy on spokojnie rozmawiał sobie z widzami oraz grał na serwerze, na czacie pojawiła się wiadomość, że user opuszcza serwer. Reakcja Petera wskazywała na to, że on raczej nie spodziewał się czegoś takiego, a bynajmniej był zdziwiony, że nie było go wcześniej na serwerze i nie pojawiła się też wiadomość, gdy on dołączył. Całość wyglądała, jakby była opozorowanym włamem, by udowodnić, że Peter nim jest, co może sugerować nawet pytanie zadane przez Topika. Co jest, stary? Czyli to nie jesteś ty właścicielem serwera w takim razie, co? No, były takie domniemania, ale... No właśnie, narosła sugestia, że skierowane pytanie ośmieszyło całą sytuację i jak i dało odczucie upozorowania wszystkiego. Ale czy na pewno? Jak wiecie, pytanie, które padło w stronę Petera, było zadane przez Utopika, który niedawno dołączył na Anarchię. Pewnie słyszał on o teorii, że prawdopodobnie userem jest Peter i chcąc lub nie chcąc zadał mu pytanie retoryczne. Ciekawym jest też to, że Utopik nie chciał usłyszeć odpowiedzi na to pytanie, jakby wiedział, kim jest tajemniczy user lub był zamieszany w całą intrygę. Możliwe, że gracze lub technik mają dostęp do konta usera i planując wejście zrobili to na live tak, by wyszło, że Peter nie jest wiarygodny. Wyjaśniałoby to też pytanie od Utopika, które wyraźnie sprawiało wrażenie chęci zasiania niepokoju na live. Możliwe, że zrobił to sam technik współpracując z innymi, ponieważ jak można usłyszeć, potem na live Dexy powiedział, że skontaktuje się z technikiem. Dexy. Ja gadałem ogólnie z technikiem, jeśli chodzi o tę sprawę teraz, co była. I co? Jest... powiedział? Nie wiem, ogólnie czy mogę mówić, bo to mogą być wskazówki dla osób, które by się chciały włamać, więc chyba nie będę mówił. A, no dobra, no to potem tam. Jakby no sam właściwie technik nie rozumie, co tu się stało, bo on mówi, że go już wcześniej po tamtym wbiciu zbanował. I no i teraz znowu wbił, no coś takiego ogólnie. Włamania tak naprawdę pojawiają się od 3 tygodni, jak nie dłużej, więc trudno jest uwierzyć, że taki technik, który pracuje nad Anarchią, nie był w stanie zabezpieczyć go na tyle, by nie pojawiały się takie przypadki. No chyba, że sam user zbackdoorował Anarchię, odbanowując samego siebie. Ciekawym jest też to, że przez tyle włamań technik nie zbanował tego gracza, co uniemożliwiłoby mu ponowne wejście. Czyżby osoba odpowiedzialna za sprawy serwera była aż tak niekompetentna? Bądź ban, który dostał user, był na IP, gdzie posiadając zmienny adres sieciowy możemy go bardzo łatwo uniknąć. Stawiałbym bardziej na próby krycia tego konta, które służyłoby do siania niepokoju na serwerze, jak i dawanie kontentu innym twórcom. Tak, by widzowie mogli się domyślać, kto tak naprawdę może nim być. Ciekawy jestem, dlaczego technik, wiedząc co się dzieje na serwerze, nie zareagował natychmiast, a postanowił zlekać i dlaczego to właśnie Dexy próbował rozmawiać z technikiem w sprawie włamania. Przecież jest on zwykłym graczem, którego nie powinno to obchodzić, a jeżeli już coś takiego się zdarzyło, to dlaczego sam Peter nie postanowił napisać lub skontaktować się w jakiś sposób z technikiem, skoro był naocznym świadkiem z wieloma widzami? Pewnie było to spowodowane tym, że miał po prostu live i nie chciał zadręczać tym swoich odbiorców, a widać, że Dexy trzyma rolę jednego z przedstawicieli serwera, gdzie w razie problemów jest w stanie próbować temu zaradzić lub kogoś obronić. Wracając do reakcji Petera na całą sytuację, nie sugerowałbym się, że jest ona wymuszona, ponieważ na różnych filmach u innych twórców reaguje dosyć podobnie, co udowadnia, że jest to jego naturalny odruch, który tylko może sprawiać pozory udawania. Moim zdaniem jest to włam przez graczy Anarchii oraz technika, tak by ośmieszyć lub jeszcze bardziej dodać zarzutów Peterowi uczestnictwa w tym spisku włamań przez usera, aby nastawić wszystkich do szukania prawdy na temat tajemniczego konta. Kolejne osoby wyrzucone z Anarchii. Podczas live Usagiego mogliśmy się dowiedzieć, że Felipeza, Śmieszny oraz Kenzie zostali wyrzuceni z serwera. Nie podano jednak powodu. Możemy lekko się sugerować na przykładzie Pikcha, że mogło chodzić o niezastosowanie się do reguł serwera. Jak możemy się dowiedzieć, na ostatnim live Petera, Pikchu został prawdopodobnie wyrzucony z powodu słabego montażu, co połączenie z brakiem chęci poprawy skutkowało wyrzuceniem z projektu. Nie sądzę, by chodziło o słaby montaż w przypadku całej trójki, ponieważ moim zdaniu jest on na poprawnym poziomie. Jednak jak możemy się domyślać, musiało zdarzyć się coś bardzo wielkiego, co poróżniło graczy między sobą. Ponieważ tak jak w przypadku Pikcha został wyrzucony tylko jeden gracz, tak w tym przypadku zostało wyrzuconych aż 3 graczy.
Zakładając, że właściciel decyduje, kto zostaje lub opuści projekt anarchii, to skąd o tym wiedział Sagi? Przecież właściciel nie utrzymuje z nimi kontaktu. Tutaj rodzi się teoria o rzekomym właścicielu, który może być Sagi lub mieć z nim kontakt i być kimś rodzaju przewodniczącego, lecz zaprzeczałoby to wszystkiemu, co mówią twórcy, a mianowicie, że nikt nie wie, kim jest właściciel. Prawdopodobnie informację mógł przedstawić technik o decyzji właściciela. Jednak skoro gracze zostali wyrzuceni, to musiałyby się odbyć jakieś rozmowy, gdzie byłyby przedstawione powody usunięcia ich z projektu, jak i argumenty obronne. Pomyślmy, skoro doszłoby do takich rozmów, to z kim mieliby oni rozmawiać, z właścicielem czy z technikiem? Technik co prawda mógł być głosem właściciela, jednak mało prawdopodobnym jest to, by był on aż tak zaufaną osobą, by być przedstawicielem sprawy, która w efekcie rozwoju wydaliła aż 3 graczy. Skoro nie było przedstawiciela w postaci gracza, to sam właściciel musiałby być na tych rozmowach, co dałoby do zrozumienia, że gracze wiedzą, kim jest założyciel serwera i kto nim rządzi. Tak samo w przypadku przedstawiciela musiałby mieć kontakt z nim, a więc niestety nie dałoby się ukryć, że nikt go nie zna. Możliwym jest też to, że tak naprawdę właściciel nie musiał o niczym decydować, a sami gracze, którzy dodają twórców, mogli zdecydować o usunięciu ich z powodu wzajemnego niedogadywania się między sobą. Niestety nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło i tak naprawdę możemy się tylko domyśleć, jak mogła wyglądać cała sytuacja oraz kto decydował o wydaleniu graczy. Wielu z was porusza kwestię, że właścicielem jest Kalmar, ponieważ pojawił się tylko na samym początku anarchii, nie było go widać nigdzie do czasu Life Sagiego oraz swojego odcinka, gdzie pojawił się na nowo. Jest to dosyć tajemnicze zniknięcie, co naprawdę daje do myślenia, dlaczego go nie było i co się z nim działo. Na jednym z live graczy anarchii była poruszana ta kwestia, gdzie jedni mówili, że jest chory i po prostu się leczy, by powrócić z podwójną siłą, a drudzy, że szuka czegoś nowego, jakiegoś pomysłu na dalszą karierę zawodową na internecie. Niestety Skalmar nie wypowiedział się nigdzie, dlaczego nie było go tak długo, więc jedynie możemy przypuszczać, że było to związane z czymś ważnym i prywatnym. Bardzo ciekawy wątek przytoczył sam on w swoim filmie, gdzie powiedział, że jest to serwer, z którego obiecał sobie nie nagrać żadnego filmu. Pytanie, dlaczego? Czy stało się coś poważnego między graczami, że Skalmar przez 3 miesiące aż do teraz podtrzymywał swoje postanowienie i nie nagrywał odcinków, tym samym chowając się przed światem? Jako powód mógł on jedynie podsunąć nam do świadomości, że po prostu nie chciał angażować się w anarchię i podbijać sobie zasięgi, a cały swój czas przegrał na konsoli PS5. Jednak czy jest to prawda? Myślę, że na to pytanie może odpowiedzieć tylko Skalmar. Wiemy jednak, że powrócił on na YouTube, nagrywając odcinek z anarchii upamiętniający legendę światową Minecrafta zmarłego niedawno Technoblade'a, który był jego inspiracją i idolem, jak i pewnie dla wielu z nas zapewne był idolem i na pewno zapisał się w naszych sercach. Kolejnym interesującym faktem jest Blanki i jego ilość serc, a mianowicie posiada on ich aż 91, co jest praktycznie niemożliwe, by zostało to osiągnięte legalnie, ponieważ do zdobycia takiej ilości serduszek musiałby on zabić około 8 osób i to takich, które miałyby po 10 serc. A jak wiemy, ostatnio nie było żadnych banów graczy spowodowanych utratą serc. Nasuwa się teoria kraftowania serc, lecz jak było mówione na niejednym z live graczy, technik ograniczył możliwą ilość kraftowania, a więc i to było sprzeczne z wytłumaczeniem, jak do tego doszło. Może Blanki znalazł jakiś tajemniczy exploit, który skutecznie obchodzi plugin i może kopiować serca tyle, ile ktoś sobie zażyczy. A co jeśli dostał je od właściciela serwera? 91 serc jest absurdalną liczbą na serwerze, powoduje ona to, że gracz praktycznie jest nieśmiertelny. Dziwi mnie jedynie to, jakim cudem taka ilość jest dostępna na takim serwerze. O ile rozumiem, że ktoś może mieć wiele serc, to jednak na wielu serwerach ich ilość jest ograniczana do załóżmy 50. Blanki pokazał wszystkim, że tak naprawdę wszystko jest możliwe i prawdopodobnie obejście pluginu skutkowało tym, że pod nieobecność bądź nieuwagę operatora Blanki w jakiś sposób dodał sobie 91 serc. Możliwym jest też to, że sam technik serwera mógł ingerować w to, gdzie specjalnie pozostawił w pluginie coś w rodzaju backdoora, który umożliwił tworzenie nieskończonych ilości serc. Osobiście myślę, że osoba za to odpowiedzialna, robiąc plugin, przeoczył pewien istotny element, który przez nieuwagę przyczynił się do tego, że jeden z graczy zdobył tak kolosalną ilość darmowych punktów życia. Są to jedynie moje przypuszczenia, które nie muszą być prawdą. Sam Blanki oznajmił, że w kolejnym odcinku postara się przedstawić, w jaki sposób dokonał takiego istotnego i niewyobrażalnego przewrotu w całej historii anarchii SMP. Xfeld na swoim odcinku zaprezentował nam, jak zdobył wszystkie osiągnięcia na anarchii SMP. Nie byłoby nic w tym dziwnego, jednak gdy był już na samym końcu, by zdobyć je wszystkie, pojawił się problem, ponieważ nie miał jajka smoka. Jedyne jajo było w posiadaniu Sagiego, który postanowił zrobić
zrobić z tego mini walkę pomiędzy Felipezą a X-Feltem. Walkę wygrał Felipeza, który niestety odebrał szansę na ukończenie wyzwania postanowionemu X-Feltowi. Ale czy na pewno? Intrygującym jest to, że na odcinku pokazał on, jak zrespił smoka, po czym po zabiciu zdobył jego jajo. Jak na serwerze pojawiły się aż dwa takie przedmioty? Jest to niemożliwe przez same pliki gry. Jedyną sensowną opcją jest to, że tajemniczy właściciel postanowił zrobić przysługę i postawić jajko zaraz po zabiciu smoka. Ale dlaczego tajemniczy właściciel mógłby pomagać X-Feltowi? Czy miał on być obojętny i nie ingerować w sprawy toczone na serwerze? Jest to bardzo ciekawe i rzuca dosyć niekorzystne światło na Felta, ponieważ zarzuca mu się współpracę z właścicielem lub co najmniej rozmowę z nim, której efektem było zrespienie jajka. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tej sytuacji jest przeniesienie serwera na nową, bardziej efektowną maszynę. Pamiętacie może filmik Twittera, gdzie praktycznie zmusił on operatora Anarchy do tej zmiany? Myślę, że może być to spowodowane właśnie przez to i widocznie przy transferze plików wdarł się jakiś błąd w świecie Endu, pozwalający na ponowne zrespienie smoka i pozyskanie kolejnego jajka. Ostatnio doszło tutaj do wielkiego wycieku. Mowa oczywiście o wycieku IP serwera na filmie Dranhisa, gdzie pokazał on je za pomocą ujęcia zapisów plików z replay moda. IP działało jeszcze parę godzin po publikacji filmu i można było zobaczyć aktualnie grających graczy, jednak szybka reakcja admina bądź technika sprawiła, że serwer zabezpieczono, a IP zmieniono na inne. Wszystkie osoby, które w tym czasie zdobyły IP, mogły w łatwy sposób zdobyć numeryczny adres sieciowy serwera. Co może wiązać się z tym, że ktoś będzie robił ataki DDoS na anarchię, psujące graczom rozgrywkę. Miejmy nadzieję, że nie znalazła się taka osoba i projekt będzie żył na tyle długo, by nie musiały być robione przerwy techniczne związane z tym wyciekiem. Felipeza na swoim ostatnim filmie z anarchii wstawił dosyć kontrowersyjną wstawkę, gdzie był na game modzie i pokazywał, jakie przedmioty posiada. Wiele osób myślało, że używał on go na anarchii, lecz jest to nieprawdą i wyjaśnił to sam Sagi na swoim live'ie, gdzie powiedział, że Felipeza, który został wyrzucony, nie miał szansy nagrania tego na serwerze, więc dograł to na singli playerze, gdzie używając trybu kreatywnego pokazał zawartość skrzyni. Wszystko byłoby pięknie, gdyby Felipeza, próbując pokazać książkę wskrzeszenia, nie najechał na nią myszką, a tym samym nie pokazał, czym tak naprawdę ona jest. Książka, która była w skrzyni, tak naprawdę nie była książką wskrzeszenia, a po prostu zenchantowaną księgą Protection 3. Takie działanie jest strzałem w kolano dla Felipezy i zrobienie głupa z widzów anarchii, pokazując taką rzecz na odcinku, bo sądzę, że zrobił to specjalnie. Przed projektem posiadał on około 1000 subskrypcji i do 1000 wyświetleń na film, a oddalenie go z projektu może dla niego oznaczać znaczny spadek wyświetleń, co może przyczynić się do zatracenia kanału. Myślę, że cały zamysł game moda ukazanego na ostatnim odcinku był zamierzony, by jeszcze bardziej wbić szpilkę w cały projekt i go pogrążyć tak, by nie był on wiarygodny w oczach widzów. Zostaw subskrypcję oraz like, jeśli spodobał Ci się odcinek i podziel się swoją opinią w komentarzach, co sądzisz o zaistniałych sytuacjach na serwerze Anarchii, a ja przypnę serce najlepszym odpowiedzią.